najlepszych. Pedersen, Jonasson, Gapiński, Żagar. Skład wyścigu piątego. Niki Pedersen i Jonasson, można powiedzieć, podobne warunki jak w pierwszym wyścigu. Tor został teraz wyrównany. Dosyć dużo wody również na niego wlano, więc oczywiście nie są to te same warunki, co w pierwszym wyścigu, ale powiedzmy, że podobne. Pierwsze, trzecie pole startowe. Niki Pedersen widzę, że znalazł bardzo dobre, przyczepne miejsce. Zobaczymy, czy to wykorzysta. Pedersen, tor pierwszy, kask żółty, Jonasson, kask biały. No jeden z niewielu ludzi na naszej planecie, którzy mówią, że jazda w parze z Nikim Pedersenem jest całkiem przyjemna. Tomasz Gapiński między nimi w kasku niebieskim i Matej Żagar przygotowany tak otwarte pole startowe. Żagar, 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 może zawodnik widać całe towarzystwo Słoweniec, jak wyjdzie z tego pierwszego łuku. Wychodzi drugi, ale teraz w końcu robi to, żeby poderwać Jaskarza jego w dzisiejszym meczu. Matej Żagar przemknął koło Nikiego Pedersena, a ten teraz przeciwko go. To Matej zaczęło się ściganie po pierwszej serii. Niki Pedersen jest drugi, bo w międzyczasie Kappa pojechał na gapę, a teraz jeszcze w walce z Nikim Pedersenem jest Zuzer! Jeszcze teraz dojechał Żagar! Wysokooktanowe ściganie mamy już zaliczone. Pedersen w jakiejś szalonej walce znowu z Żagarem. Łokieć w łokieć, znowu górą Duńczyk. Niesamowitą tutaj rywalizację nam sprawiają we dwóch. Nie odpuszcza Żagar, znowu świecie i jest górą Słoweniec. Ależ bieg! No Żagar stworzył niedawno w Grudziądzu wyścig roku. To za chwilę może zrobić nam drugi. Co za wyścig, co za bieg, co za emocje, co za radość tutaj w stadionie gospodarzy. Trybuny oszalały. Jeśli tak zaczną odrabiać straty, to ten wieczór jeszcze nie jest stracony. Wspaniała walka. No i wymieniał się tutaj Niki Pedersen pozycjami, tak, ale uprzejmościami z Żagarem już na pewno nie. Oj, tego potrzebowali gorzowianie, potrzebowali tego kibica, ale chyba przede wszystkim potrzebował ten zespół. Chyba... trochę za późno. Niki Pedersen, ostatnie uwagi. Chciałem powiedzieć tradycyjnie do Nikiego Pedersena, ale tradycyjnie w kontekście tego, co widzieliśmy przy pierwszym podejściu. No i najlepiej Rune Holta, ależ tam znowu ciasno się zrobiło. Holder na zewnętrzną wypchnięty, ale jest już Faculik, dojeżdża Pedersen. Nie, Czek Holder! Nie wyglądał, ojej. Nie tak chcieliśmy, nie takiego widowiska chcieliśmy, ależ tam leży Niki Pedersen, leży Jack Holder. Bardzo niebezpieczna sytuacja, dwóch zawodników się złączyło. No, zamarliśmy, przyznamy się Państwu szczerze. Wonderful year, and it's been a grandstand finish tonight. It's been a fitting stage to have the final Grand Prix here. It really has been an electrifying night of Speedway. Andreas Johnsson, who won his semi-final from the outside, chose the inside gate this time. It will be interesting. I think the odds are pretty much in Nicky's favour to secure third place in the world. Kasper Zak, coming out of gate two, has enjoyed a really good season and silver medal to him. And we've seen tonight what it means to each and every rider to be in the World Championship, the biggest speedway event in the world. Here we go, grand final, and Kasper Zak has made a good one from gate number two, but Johnsson is on the inside. Pedersen is going to the fence. Is there any room there? He's got to back off. Oh, he's got a square. Surely there's going to be a crash. No! Oh, my goodness, James Kasper Zak's fence. Oh, there's going to be a red light now. There is going to be a red light, and well, if Niki Pedersen is excluded here, if he is excluded, there will be a runoff for bronze medal. And Krzysztof Kasperzak is not a happy man. Here we go. Well, Niki Pedersen's ridden back into the pits. Kasperzak is furious. Team members trying to calm him down. Here we go.
was a strong move down the back straight. There was an opportunity. I think it's going to kick off in the paddock. Well, let's see what the verdict is. It's the grand final. Chris Ducardo has had a tough night. He's been busy, isn't he? And KK, well, let's just watch it again. He's on the inside, he's made the move. Kasperzak tries to lean on him. Gotta say, they were all almost four abreast. It's an awkward ending there. Here we see it. Nicky now, the opportunity gets there. He gets himself alongside as Kasperzak's coming across. It's similar to the incident we saw in Voyons with Troy Batchelor. But there, Kasperzak was in control and then just runs wide. Again, this is a really difficult call. Oh, really difficult call as Kasperzak's coming back across. There is a bit of contact. Now, will he deem that Nicky Pedersen... This is a tough call, Kel. Such a tough call and such an important race. The Polish fans are cheering. Yellow disqualified. Nicky Pedersen is excluded from the final, and that means there will be a runoff for the bronze medal. Well, either way that was going to go, that was awfully tough. Pedersen frustrated, and I have some sympathy. You know, you're racing for, you know, they were four abreast there. You've got this situation of what happened with Troy Batchelor, where he made the move up the inside, and the rider's on the outside, then sweeping back across. And you're carrying so much speed, you can't avoid each other. And once again, it's one of those situations where you'd rather not have to. Johnsonem, wcześniej Rune Holta, wcześniej jeszcze Tomasz Golop, a przed nimi dwa razy Adams i Johnson. I Kramp, ależ fatalna historia, ale wyniki zostaną zaliczone. Ampele w finale, powiedziałem o Jasonie Krampie. Ależ tam jest teraz sytuacja, Nicky Pedersen, będzie walka, kopnął Mateja Żagara. Nie obędzie się jak bez jakichś poważniejszych konsekwencji, no bo nie starczyło tutaj, chciał teraz przejechać, no właśnie, kogo? Łapie się Mirek Kozaryn za głowę, chciał go przejechać, ale na szczęście stał ktoś z teamu Nickiego Pedersena obok i dlatego tylko nie wjechał motocyklem w tych ludzi. Wymknęła się sytuacja na koniec zawodów Nickiemu Pedersenowi. Zobaczymy ten upadek, bo ja szczerze mówiąc patrzyłem na Hampela i nie bardzo dokładnie widziałem, co zrobił tutaj Nicky Pedersen z Matejem Żagarem i kto tam ewentualnie bardziej ucierpiał. Wjeżdża tutaj pod Słoweńca, no i wysadzony tutaj, wykatapultowany. Całe szczęście, że uderzył właśnie te dwa metry w prawo, a nie poszedł tutaj takim slajdem prosto w swój motocykl, bo byłoby bardzo groźnie. No, po raz kolejny Nicky pojechał bardzo nie fair, bardzo, powiedział nawet wręcz brutalnie, bo to nie był atak taki, żeby wyprzedzić rywala, ale... Ale za to zachowanie, to ja ci powiem, Jacek, jeżeli Międzynarodowa Federacja Motocyklowa i sama firma PSI czegoś nie zrobi za takie zachowania, ordynarne tak naprawdę, i można oczywiście powiedzieć tutaj, że Żagar prowokował, ale Nicky Pedersen, proszę, będziemy mieli tutaj jeszcze jakieś dogrywkę w boksie, ale są tam panie, więc obyczaje, miejmy nadzieję, zostaną... O, jesteś... Bardzo dużo słów na F. Ktoś tam jest popychany, ktoś popycha Żagara. Christel Gardel prowokuje Pedersen. Wiesz co, powiem ci, Jacek, jedną rzecz. Za tą szopkę, której świadkami jesteśmy, to tego uśmiechniętego pana, wydaje mi się, że w następnym turnieju Grand Prix, nie wiem jakie są do końca, ty na pewno znasz regulamin, masz w małym palcu, ale... Wydaje mi się, że odrobina taki kubeł zimnej wody z lodem na głowę, gdyby jedno Grand Prix odpoczął, obejrzał na kanał.